Hej, 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 witajcie wszyscy, cześć YouTube, z tej strony Maskins i mam dla was nową grę w wersji beta jeszcze, grę, nazywa się Strife. Jest dość ciekawa, jest to jak widzicie MOBA, tak, jeśli jesteś wkurzony na LOLa i tak dalej, denerwują cię ci ludzie, przemądrzałe gimby, zapraszam. Link do replink będzie na dole. Polecam, bo bardzo ciekawa, bardzo ładna oprawa audiowizualna. Naprawdę świetna. Jest kilka fajnych, ciekawych pomysłów. Akurat mam trochę kasy, więc mogę to zaprezentować. Jednym z nich jest, to wyróżnia to od LoL'a, jest fakt, że można chować rzeczy będąc poza bazą. Zaraz wam to zademonstruję, tylko przydałaby się sekunda spokoju, bo też nie jestem w stanie zrobić tego to tak szybko, jeszcze nie znam dokładnie rzeczy, tak, ale no, bierzemy, tak, chcemy buty, no i nie ma nas, jesteśmy poza bazą. Jeszcze to sobie i ten wysyłamy ziomeczka, tak? I ziomeczek nam przywozi rzeczy z bazy. Leci taki na minimapce, jak widzicie po prawej. O, widzicie, to jest mój ziomeczek, pyk, i sobie wraca. I ja mam te itemki. Pięknie. Nie wiem też jeszcze oczywiście do końca, kto jest tankiem, kto jest, jeśli tu jest taki podział oczywiście. Bo... Bo nie zapoznałem się z tymi postaciami, ale jakoś to idzie. Druga rzecz dość ważna, w momencie kiedy nie walczymy, tak, mamy trochę mało życia, regeneruje mi się to życie. Po chwili... bez walki. Okej. Okay. Po chwili bez walki, więc jest to dość ciekawa opcja, tak, ładuję, nie, nie, jestem cały czas bez walki, o, pięknie. No i nie, ja go zabiłem, ale no, nieważne. Damy sobie tak. Gramy, jak widzicie, taką nagą. Dobra, przeżyłem. Następną ciekawą rzeczą jest to, że dostajemy. No, zrobiłem to ekstra. Dostajemy. No, shit. No to jest... Szkoda, że nie mam jak bronić. Spadaj. Wyszło ci. Był teleport. Nie mam jak bronić, ale następną ciekawą rzeczą jest to, że za pomoc w zabiciu dostajemy kasę. Co jest? A, widzicie, lag był jakiś. To sobie zakupimy. No i oczywiście widzicie, rzeczy składają się. Ileś rzeczy. Także ten menu, bonus damage. Rozgrywki, z tego co zauważyłem, są trochę szybsze od LoL'a. Znaczy trochę, no na pewno. Szybsze od LoL'a, co jest ciekawe. Ładniej to wygląda moim zdaniem, to trzeba przyznać. Wiem też, że na przykład Nvidia prowadzi specjalnie do... Tutaj wprowadzi specjalne upgrade'y właśnie po to, żeby włosy, z tego co wyczytałem, włosy tych bohaterów były lepsze, peleryny lepiej latały, właśnie ogon tego szturka na przykład. Kolejną ciekawą rzeczą jest bardzo ładnie i zróżnicowany, no już oczywiście mówiłem o tym świecie, tak? O, fuck, się ci da. Oh,
postaci. Bardzo ciekawie, bardzo fajnie zrobione. Czy mogę sobie zamówić? No, ale ziomeczek się nie przyczyta. Plus kolejna innowacja. Widzicie, lata ze mną taki stworek. Ekstra. Lata ze mną taki stworek. A mapka jest też ciekawsza, jak widzicie, to się przyjdziemy. Lata ze mną też stworek. Zupełnie. I on, ten stworek, razem ze mną ewoluuje. Dostajemy za niego bonusy. Pakiet. Dostajemy za niego bonusy. O, fuck, tu już jest ich wieża. Świetnie, zauważyłem. Mój na przykład na pierwszym poziomie odnawia mi manę. Akurat z tą postacią. Tam. Fuck. Dzięki, że zabiłeś mi mojego killa. Pasyw zapewne? Tak. Odnawia mi manę, no wam pokażę, tak? Pod F jest cyk. I on ze mną ewoluuje, on ma też różne umiejętności. Tych stworków do wyboru jest też kilka, można go oczywiście kupować za... co to jest walutą? Jak to się nazywa? Gemy? Czy coś takiego? Nie wiem, co jest walutą podstawową. No, gemy są walutą, za którą można kupić, tak jak w LoLu oczywiście, ale... Okej. Okay. I on ewoluuje, stworki właśnie, tak jak mówiłem, są inne, są różne. Okej, okay, może tam jest jakaś bitka, to się tam przeniosę. No i jakoś wyszło. Potwory mamy, tutaj mamy jednego potwora, za którego dostajemy expa. Drugi potwór jest ciekawszy, bo on jest tutaj. Trzeba pokonać, tu jest właśnie świetnie przedstawione to w, nie tak, tak w LoL, że walczysz z botami, to oczywiście też można, ale taki mini scenariusz pokazujący, na czym polega ta gra. No dobra, chodźmy. I na dole, jeśli pokona się takiego potwora, to wzywa się małpę. Nie pamiętam, jak ona się... O, fuck, ale zamuliłem. O, shit. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ta małpa, ale ją możemy wybrać do czegoś, żeby nam pomogła. Ustawić ją w konkretnej linii i ona nam pomoże. Będzie walczyć. Plus jest taki dla wroga, że ona atakując wieże traci, znaczy wieże, budynki, traci życie. Więc tak naprawdę, no, sieje damage i tak dalej. O, tu macie Boldy. Coś sobie kupmy. Sobie dorzucimy, tak. Fajnym plusem jest też to, że rzeczy składają się właśnie z kolejną też nowością i fajnym rzeczem... Jezus, dlatego tu jest wszystkiego. Składają się z recept. I tu tego jeszcze nie do końca wyczaiłem, wybaczcie. Tutaj... można samemu sobie jakby konstruować rzeczy dzięki tym receptom. Jeszcze nie mam tego odblokowanego, bo nie ten poziom. Trochę jeszcze mi brakuje. Ale jak tylko się dowiem, może coś nagram. Postaram się zgarnąć piątkę osób, żeby zagrać. Podkreślam, że jest to wersja beta, więc na razie jako takich dużych błędów nie znalazłem. Dawaj tą wieżę. Pięknie. Okej. Okej. O, fuck. No widzicie, dostaję za to kasę, że on zabija minion. Okej.
sobie to. Tak. O! No nie mówcie, że nie zużyłem całych butów. Nie, zużyłem. Okej. Okej. Ale nie zużyłem wyciorków. O fuck, padłem. Ale to jest 8 asyst i śmierci, tu chyba jeszcze nie ma rozgrywania. Plus jest taki, że człowiek się tak nie nerwuje, jak to gra normalnie. Mam trochę hajsu, to można coś kupić. Człowiek się tak nie nerwuje, jak to szpila. Pewnie, bo nie ma rankedów i wszystkim to tego. Mam nadzieję, że uda nam się tego największego smoka zabić, znaczy tą, żeby uwolnić tą małpę. O właśnie. Jest pokazane, że ready. To jest ta małpa. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Widzicie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę, robi to wrażenie. Jest to świetnie graficznie przygotowana gra. Bardzo mi się podoba. I nie jest tak bardzo obciążająca wcale. Tak, mamy Syndara defeated i mamy Change Kratos. Kratos, czy jak on tam. I widzicie, i Kratos się odnowi tutaj. Chyba duży ten. Ale kupimy sobie to, jak przyślemy parowkę, jak może. O, tutaj widzicie, czyjś inny biega. Dobra, idziemy na środek, bo widzicie Kratos walczy. A widzicie, jak kilku bohaterów. Wybaczcie, zapomniałem sfazować, wybaczcie, ten siostra przyszła, no i nam zupełnie nie wyszło, bo nasi w ogóle ten, tutaj ktoś AFK chyba jest wiecznie. On. Przyszliśmy w skeret, lecimy. Okej. Mam słabo z graną drużynę, ostatnio jak grałem, co mnie to pokazać? Bujamy się odpowiedzialnie jak ostatnio. Double kill. Ostatnio grałem z ludźmi, to naprawdę ostro cisnęliśmy, bo była mega zgrana. Kinetic.
Oj, czyżby znowu lag? Ale przeżyłem. Mieliśmy, czy ja poszedłem? Wiem, że też na razie, bo to jest beta, więc OP są dość... Dość OP zrobione są tanki, mają pieruńsko trudno są do pokonania i bardzo duży damage robią i jeszcze do tego leją bardzo mocno i w ogóle są jakieś tacy mega przekoksani. Kolejną rzeczą inhibitory w LoLu, nie pamiętam jak się nazywają, atakują trochę i tak samo jak Owy Nexus w tej grze też zadaje jakiś damage. Oj, mamy tutaj nazwijmy to Nexusem, jak to się nazywa, będzie napisane, a widzicie, też atakuje się dziwa. O, tych nie widziałem. Co wy tam bijecie, ludzisku? Double kill. Chcę, że nasz tu się rozpędził. Co jest, Reni? O. A, podświetla się przecież. Ale dobra, nie pcham się tam. Chciałem użyć ulti, ale udało się bez. Ale ten napisika. No panie. To nie jest 9-2. Chyba nie jest aż tak najgorzej. Znowu mam sporo hajsu. Dziaba ich tam, bo ja nie jestem w dystansie. O, to ładnie wyglądało. Zapominam ciągle, że na dole jest życie i ładnie napisane.
sobie życie kupić. No nic. No regen by się przydał życia. Dawaj szczur. Jest. Silent and stealthy. Dobra. Ponad połowa, tam można iść tam gdzieś powojować. Co za mięso. Co tu wozi? Here comes the current. Parze. Ten znowu się rozpędził. Jak widać, że brakuje troszkę balansu między postaciami, ale myślę, że ta, wersja beta, myślę, że zrobią to. Uźle. Trafiłem. No nie. Dobra. Mam jeszcze jedno miejsce. Power mana. Power. Baldir has been defeated. I tak, muszę... Na razie mój złą postać wybrałem. Mój ziomek, ten pomocniczy, w sumie mi za dużo nie daje. Won! O, Syndarę pokonali. Kiedy? Nie na botą. Nasi już tam ostro weszli. Silent and stealthy. Push the top lane. Gdzie to nam, to jest też w kolejny bajer, można podejść się odświetlam trochę terenu. Co ty tu klejesz, ziomek? O panie. Tak. Kogoś zabiłem. Czy coś. Wow, double kill. Jakoś tak na początku nie przypadło mi. Dobra, teraz trzeba ci gestem zrobić. Do gustu ta postać, ale teraz jakoś tak wow, w late game jest dobre, tak bym powiedzieć. Nie jeszcze. On. You have destroyed the enemy's top generator. Ekstra, widzicie.
Freighter dał radę. Fucking shit, fucking shit. Ole fart. Kurwa, poddali się. Także widzicie, jest to ciekawe rozwiązanie. Z mojej strony wszystko, oczywiście mogę też uhonorować, jak widzicie, ale to ciebie uhonoruję. Dobra, macie wszyscy. Także polecam sprawdzić, spróbować. Naprawdę bardzo dobra gra, bardzo dobrze mi się gra, nawet samemu, czego nie za bardzo lubiłem w LoLu. Z mojej strony to wszystko i do usłyszenia już w następnym filmiku. Trzymajcie się i hejos!